Cześć, mamo, jestem Perkant. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać. Ale mogę podgłosić jeszcze tutaj ten, troszeczkę muzykę, żeby było lepiej słychać. Więc nie wiem, czy będzie teraz dobrze. Właśnie, cicho jest. Dobra, to poczekajcie. Dobra, powinno być spoko. Dobra, niech tak już będzie. I tak w sumie nie zwrócę mi uwagi. Dobra, więc w dzisiejszym odcinku, cześć, mamy w ogóle, jestem Plepan, a w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować grę LEGO DC Super Villains. Zobaczymy oczywiście, co ciekawego się wydarzy. W poprzednim odcinku Liga Sprawiedliwości została porwana. Nie wiadomo, co tak naprawdę się z nią stało, ale nowy syndykat zbrodni jest bardzo, bardzo zły. Więc musimy najprawdopodobniej odkryć zagadkę tego wszystkiego i tak dalej. Więc dobra, więc zaczynamy. Znaczy, na początku tutaj mamy trzy rzeczy, dobra. Dobra, to tutaj mamy jakąś pierwszą rzecz, więc możemy to od razu ogarnąć. Pyk, 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 dobra. Dobra, i tutaj... Dobra. Pyk. Nice. Jest ogarnięte. Pierwsza rzecz została ogarnięta. Więc tutaj naprawiamy. I mamy już pierwszą rzecz zrobioną. Dobra. Tutaj mamy coś tutaj, dobra. Co się porobiło? Dobra, więc tutaj potrzebujemy naszych naszych tutaj postaci. Dobra, więc tutaj pyk, pyk. Dobra, wchodzimy na górę. No i co my tutaj mamy? Jak widzę, to tutaj takie rzeczy jakieś. Więc dobra, tutaj może coś. No nie wiem, w ogóle nie jesteśmy jeszcze w misji, więc to ciekawe. Dobra, coś tutaj. Dobra. O, i tutaj mamy. Dobra, nice. Dobra, i ostatnią rzecz mamy tutaj za chwilę. Dobra. Dobra. Więc wchodzimy na górę. Dobra. Czyli mamy tutaj jakąś skrzynkę. Dobra, to chodź, Joker. Idziemy z Jokerem. Dobra, lecimy. I oczywiście, jeżeli będzie pod tym filmem 10 wyświetleń, nagrywam następny odcinek z tej gry. Oj, mam nadzieję, że nie powiedziałem tego na głos. Dobra.
zabierzmy no naszych mamy zrobione. Wspaniałych brednych, co nas wesprą w misji. To cała nocy! Co to? Dobra. Czyli jedziemy pojazdem. I coś mamy? Mamy mapę, tak jak widzicie. Spora trochę. I mogą być zwiedzanie świata. Tutaj mamy coś. Gdzie mamy... Tutaj mamy misję. Dobra. Dobra, no to jedziemy w takim razie. Jakie drifty! Wracaj z radaru widocznego wroga ekranu, żeby sprawdzić ważne punkty. I dokładnie położenie dostępne jest na mapie otwieranej przez pociśnięcie baku. Okej, okay, dobra. Warto wiedzieć. Dobra, mamy teraz w ogóle człowieka zagadkę, Clayface'a i stracha na wróble do uratowania. Więc dobrze, tutaj mamy. Dobra, Clayface. No i jestem tu i co? Może trzeba podjechać? Dziękuję, dziękuję. A no, podjechać. Wszystkie popisy wiecie? Wybaczcie, muza wzywa. Autografy możecie kupić na mojej stronie. Tak wygląda praca na zleceniu, co? Może działalność założę. Dobra, no to jedziemy w takim razie po teraz kogoś następnego. Zobaczymy, kto to będzie. Ja to muszę lecieć, a wy sobie tak dalej. Riddlera. No. Tylko jeszcze zagadka. Kto się pierwszy zmęczy, podda i zadręczy? Hej, panie Riddler! Pan lubi zagadki, co nie? Bo ten nowy syndykat sprawiedliwości. I ja widziałam, jak zniknęli tych głupoli z ligi. No nie mów, Harley, ale czemu mieliby to robić? Pojęcia nie mam, ale chyba kombinują coś złego. Nagrałam mi to wszystko na komórce, ale ją zgubiłam. Jeśli zgubiłaś komórkę, to pewnie szarą, Harley. Zła Liga Sprawiedliwości. Uwierzę w to, jak zobaczy. No, okej. Dobra. Teraz strach na wróble. Panowie, panowie, a czy nie możemy się jakoś porozumieć? A, okej, dobra. Zobacz umalego doktora Zapatyki, szefie. Może trochę twojego gazu przepędzi glinę i mu pomoże? Dobra, to się ogarnie. Tylko tutaj zrobimy. Dobra. Mamy jeden, drugi. I to polega na tym, że musimy znaleźć takie coś. I żeby później takie coś zrobić. Czyli musimy tutaj teraz stanąć. Co ciekawe i tego to psiknąć do środka. Więc możemy to zrobimy to, żeby Strachana wróble uratować. To najlepsze lekarstwo! Tylko gdzie ta łyżeczka cukru, żeby łatwiej weszło? Te
też tak strasznie. Dobra, to idzie. Jak misja ratunkowa ładnie idzie. Ja! Jak dobrze mieć znowu całą ekipę w komplecie. Kierunek Komenda Policji Gotham City. Dobra. Jokera zostawiamy i gizda. Zatuję. I no, pewnie tak czy inaczej się dreszpi. Dobra, musimy tam dojechać. Już prawie jesteśmy! Uśmiechnijcie się ładnie! Dobra, to rozpoczynamy następną misję. Naprawiłem ją! Dobra, Jimmy, daj mi jeszcze chwilę. A oto Lois Lane, nagradzana wielokrotnie reporterka na sensacyjnym tropie... sensacji. Halo? Nie, chcę się dodzwonić do Jima Gordona, komisarza Gordona. Możesz wreszcie przestać z tą swoją kamerą, Jimmy? Idź pomęczyć Clarka. O, nie ma jak, Lois. Clarka jeszcze nie ma w robocie. Ha, to do niego niepodobne. Halo? Komisarzu, Lois Lane z Daily Planet. Skomentuje pan niedawne włamanie do laboratoriów Amazon? Tak, pan Lane. Robimy co w naszej mocy, żeby... Więzień, którego przewoziliśmy? Tego nie mogę komentować. Tak, pościg wciąż trwa. Nie tu, Harvey. Schowaj w sejfie. Panno Lane, muszę znikać. Jestem spóźniony na obiad z córką. Dziennikarze. Okej, zabierzcie zabawki z sejfu. Panna Queen i ja będziemy na tyłach, jak skończycie. Rapa! Wybacz, Barbaro. Obiad musi poczekać. Uwaga, kot czerwony. Nowa zagadka. Kiedy policja jest jak dmuchaniec? Cicho, Riddler. Ten skarbiec sam się nie okradnie. A co masz widzieć? Aha, dobra. Jednak nie udało nam się zachować ten skarbiec. Panowie, ruszamy. Dobra, czyli napadamy na... komisarz. Na komisariat. Dobra, więc w takim razie napadamy. Dobra, tutaj mamy coś dla Clayface'a. Ja trochę ściszę. Dobra. Dobra. Dobra, może zagramy kimś szybszym, niż będzie Clayface. Ała! Dobra, tutaj mamy się dostać. Naciśnij krótko, okej. O, świetnie! Są kaskaderzy! Ciekawe, czy wiedzą, jak upadać! Dobra. Czy ktoś może... O! Riddler może, okej. Potem robimy. Upa, co nie da się rozwalić.
Dobra, rozwalony. Dobra, to lecimy dalej. Ile mamy pasków? Dobra. Tu Gordon, do wszystkich jednostek. Potrzebne wsparcie. Powtarzam, potrzebne wsparcie. Dziś nie pomoże wołanie o pomoc, komisarzu. Jak już cię pokonamy... Ej, dokąd on się wybiera? Zamknął drzwi, żeby nas spowolnić. Musimy się jakoś przedostać. Nie wiem, czy tutaj nie ma przypadkiem jakiegoś opóźnienia. Bo wiedzieliście, oni powiedzieli, jak on już zamknął drzwi. Oni nie powiedzieli, że on zamknął... Ej, on zamknął już drzwi, nie? Więc to może być jakieś opóźnienie. Ale nie może być tak, nie wiem. Tutaj mamy coś. Dobra, tutaj mamy coś. Tu, więc idziemy. Dobra, gdzie to nas prowadzi? Tutaj, okej. Dla księcia Enigmy to ledwie śmiechu warte. Dobra. Ale my jesteśmy złymi bohaterami, nie? Ale oni takie... Takie rzeczy do kogo innego. Oni tak naprawdę są... Oni tutaj... My sterujemy nimi, jako oni są dla nas dobrzy, nie? Więc... no. Oni są dobrzy tutaj na razie. Sami zobaczycie, czy są dobrzy, czy nie, nie? Dobra. Mamy coś jeszcze tutaj do rozwalenia. Dobra, to idziemy tu w takim razie. To jest zbudować to coś. Zbudować kapsułę czy coś. Nie wiem, co to jest dokładnie. Dobra, tutaj potrzebujemy Riddlera. Dobra, i mamy wszystkie rzeczy dla Stracha na Wulga. Nice. Więc tutaj pyk, pyk i pyk. I mamy tam włożyć, dobra. Dobra, mamy przytrzymać. Dobra. I się tam włozi. Dobra, uciekł. A no tak, bo on uciekł, bo on się wystraszył. Będzie prawdziwa groza. Jej, jej! Ta toksyna strachu naprawdę się przydaje. Jestem prawie pod wrażeniem. Powinieneś być, Riddler. A teraz ruszaj. Dobra. No tam Clayface już sobie pochodzi. Tylko jakoś ominąć ten posterunek ochrony. Dalej już nie powinno być problemów z dotarciem. Nie rozpędzajmy się aż tak, Clayface. Najwyraźniej mamy na drodze nieprzyjemną wycieczkę. Zagadka. Jaki posterunek policji montuje tak rozbudowane i przesadzone systemy obronne? Taki, co jest w Gotham City? Niby racja. Widzę. Gdzie mu się wychodźcie? Dobra, tutaj mamy już całą celę rozwaloną. Dobra. Budujemy.
Dobra. My tutaj potrzebujemy. A tutaj mamy sprzęt jeszcze. No proszę, czy ludzie nigdy nie znudzą się ułatwianiem mi życia? Jeśli serio tak trzeba. Dobra. Lidler może coś. Tak, to nie wiedziałam w ogóle o tym, że Lidler ma akrobatykę. W sumie. Dobra, musimy zbudować drona, którego już zbudowaliśmy, i pilot chyba. No tak, pilot. Dobra. Dobra. Nie możemy. A, może Clayface, dobra. Nice. To idziemy. Riddler. Dobra. Dobra, kleja, muszę wziąć. Tak, to już wiemy. Myślę, że możemy zwiększać formę. Niektórzy mają paskudne wyczucie czasu. Nie widzicie, że jestem zajęty geniuszowaniem? Dobra. Dobra, porozwalamy te jak rzeczy. Idziemy dalej w takim razie. Lepiej, żeby to coś w sejfie było tego właśnie. Jak nie jest, to ktoś pożałuje. Już, już. Nie psujmy takiej chwili. No klej. Dobra, zamienia się. Będzie ciężko i na poważnie. Zero Batmanów na horyzoncie. Ani kroku dalej, ty wielka grudo błota. Batgirl, Nightwing. Te dowody zostają tutaj. Tak, więc zagadka, co ma 10 żyć i 3 twarze? My. Słyszeliśmy, że można odebrać stare graty. No i masz, śmieszku. Odzyskaliście go!
Dzięki wielkie! Tylko o to chodziło? No, czułem się bez niego taki tak. Mogę prosić dokumenty? A, Harley, wycieraczki! Myślałem, że to działa. Witam, witam, polecam rybkę. Gdzie z dziobem, pingwin? A może, kocia koleżanko, połączymy wysiłki w zagarnianiu dóbr doczesnych? Pamiętajcie, że co z płetwami podłości jest moje! A policji powiem, że jak uciekaliście, to wszystko wzięliście! Ty to aż ociekasz klasą, pingwin. Ale dziękuję, Pinky! Dobra, od razu mamy jakieś rzeczy. Jesteśmy i mamy... Mamy Catwoman. Czyli kobietę kot. I mamy jeszcze Two-Face'a. I tylko tyle. Mamy postacie. Tutaj mamy coś. Dobra. Dobra, rozwalamy wszystko. Tam Joker leży. Tego nie zrobimy na razie. Czy możemy się dostać? Możemy. Dobra, rozwalamy. Dobra, idziemy. I szukamy dalej w takim razie rzeczy. Tutaj coś mamy. Tutaj mamy Riddlera. Coś jeszcze mamy. Tutaj mamy coś, dobra. Bo tego nie zrobimy na razie. Więc nie ma co. Mamy helikopter, jakiś box, który tam jest w akwarium. Mamy kaczkę. I diament czerwony. Może to z drugiej strony? Mamy pingwina. Zależy tak, nudzam, ale warto dla mnie zbierać monety, nie? Dla mnie warto zbierać monety.
Dobra, tutaj mamy coś, więc sobie to rozwalimy. Zostaję tu i wam pomagam. Reszka, zabieram zabawkę i do domu. Ha. No, wybaczcie. Dobra, potrzebujemy stracha. Uwaga, dzieci, stracholot leci! No dobra, słuchajcie, dość tego. Teraz grzecznie się dogadajmy. Nightwing. Nie psujmy tego dnia, zgoda? To mogę od razu powiedzieć, że przegrasz, nie? Nie będę tego powtarzał. Spokój już! Ła! Dobra. I co teraz? A, okej. Zanim pójdę, ptaszku, oby się podobało. Dobra, czyli mamy klatkę dla Nightwinga. Dobra, i jeszcze dwie rzeczy. O, mamy pingwina już. Czemnicy nalegają, bym wrócił do przestępczych praktyk! To jasne, Pigby! Zwróć się do góry! Ten cały budynek jest rozpoczony! Pigby! Miało być tak dobrze. Inny próbuje się złamać do mojego przedacznego przybytku! Dobra. Tutaj mamy. Dobra. Mogłeś się wsunąć szparą pod drzwiami, nie? Cóż, skoro już jesteś, może rozwiążesz mój mały problem z nietoperzami. Dobra. Jesteśmy po drugiej stronie. Oczywiście monetki. Nie, jeszcze tam są monetki. Musimy spać. Dobra. Sorry, że tak przedłużam, ale chcemy wszystko, chcę mieć grę na 100%. Jak mi się uda, to Crackdowna nagram na jutro. Jak mi się uda Crackdowna. Jak nie, to już jest problemik jakiś. Ale zobaczymy. Dobra, jak tam wyjść na górę? Jak tam wyjść na górę? A, tu jest, dobra.
A, mam jeszcze niebieska monetka była. Zaraz! Poznaję te kawałki! Jakiś czas temu przywłaszczyli je sobie ci plądrujący, ponoć policjanci! Dobra, jeszcze polecimy tam na górę, bo ja coś tam widziałem, nie wiem dokładnie co, ale coś chyba widziałem, więc sobie pójdziemy. Tak, widziałem, nice. Dobra, no i mamy kaczkę. To rozumiem. Teraz się rozprawię z tym. Nie zno... Hej! Gapowiczki to są psia! Co się stało? Pingwin? Pingwin? Co ty to robił? Udało się. Jeden antypatyczny aeroplan to niewielka cena za uziemienie Badger. Uziemienie. Badger. Pokonanie. Badger? Oczywiście wiesz, że to wszystko pomysł Catwoman. Dowodzi. O, jejuśku, tak już późno. Ja muszę znikać. A wy może ochłoncie, napijcie się wody z lodem. Urządzę polowanie na tyle, jak załatwię waszą parę. Odważnie, skrzydlatko! Zobaczcie, jak będziesz pokiskiwać po starciu ze mną. Play face! Okej, za to już cię zaboli. Dobra. Dobra, pyk. Dobra. Ej, prawie zaczynam to już brać do siebie. Nice. Badger! No i komu zostało życie mniej? To ją nauczy, Catwoman! A teraz już się zmywajmy, póki możemy! Spokojnie, Clayface. Najpierw muszę wbić pazurki w ten cenny kamyczek na wysokości. Uznaj to za premię za załatwienie dwójki z Batmanowej rodzinki. Okej, tylko szybko! I tak już oj, prawdziwego zaczynca mam, nice. Clayface, chodź tu. Tam było coś. Może to byś mi zestaw. Dobrze. Może teraz się tu doczekam jakiegoś szacu. Dobra, to w razie spadamy. Thank you.
zdołam tego jakoś użyć. Dobra. I proszę. O, witaj, kotku. Nieźle. Będzie kilka dolców. Jasne, weź. Ulmanie, komisarz Gordon, policja. Dobra robota. Te łotry, co? Chyba sądzili, że skoro brak Ligi Sprawiedliwości, to mogą zaszaleć. Nie spodziewali się takich bohaterów. He? A nas? Bohaterów? Dokładnie tak. Ani odrobinę złych. Wrzućcie ten kryminał do Arkham. To najbezpieczniej... Wszystko dobrze? Tak, tak. Tylko Batman zwykle znika... Tak nagle? A, spoko, jasne. Się robi. Może takie już mają styl na tej ziemi, czy? To jednak był schowek. Nie wyjście. Okej, to zrobiliśmy. Dobrze jest być złym zadaniem. Poziom ukończonym. Bardzo ciekawie się rozpoczyna, co ciekawe. Zobaczymy. Zobaczymy, co dalej będzie. Mam nadzieję, że będzie coraz tajemniczo, bo robi się tajemniczo i to strasznie. Ale zobacz, o, im z graffiti zrobiliśmy, nice. Z komisarzem Gordonem. No i mamy, no, oczywiście nowe postacie. Catwoman, nowa postać. Clayface. Clayface jako większy. Pingwin. Riddler. Riddler klasyczny. Strach na wróble. Two-Face. Batgirl. Do odblokowania trzeba ją kupić. Nightwing. I tyle. I komisarz Gordon jako taka niewidzialna, tylko... Nie wiem, czy może to jest cień. Sala zagłady. Domostwo Legionu Zagłady. Cześć, kocia kumpelo. A to kto? A chyba ktoś od Lexa. W ogóle nie gada. Jak mysz pod miotłą, he? Dalej! Są poważne decyzje do podjęcia. Lexa nie ma raptem parę tygodni, a tu już sobie skaczą do gardła. Świetnie sobie radzimy z decydowaniem bez Lexa, Zatora. A teraz zróbmy... Czyli teraz wpuszczamy na salę każdego głupka w kostiumie? No wiesz, ciebie wpuściliśmy, a świeżyna sobie radzi. Kiedy Syndykat Sprawiedliwości ciągle zawadza, to im nas więcej, tym lepiej. Właśnie zwiałam sowiemu ptasiemu muszczkowi, ale nijak się nie zachowywał jak bohater. Tam, wjechali na kwadrat. Mnie popsuli z kubusów. A mi przerwali podły monolog. To był serio dobry monolog. Interesujące. Jeśli nie są tacy święci, jak udają, można to wykorzystać. Ujawnienie czegoś podejrzanego na ich temat pozwoli odwrócić ich uwagę od nas. I zapewni nam możliwość działania bez przeszkód. Nie mamy dowodu. Tak, nie mamy. Harley Quinn twierdzi, że widziała coś dziwnego, jak Luthor uciekał ze Strikera. Ale jej nadal nie ma. Może ty coś wiesz? A co z tą drugą ziemią, z której są? Ziemią 3. Może by tam czegoś poszukać? To ma sens. Ale jak się tam dostać? Moje były Nemesis, Flash, miał kosmiczną bieżnię w laboratoriach Star. Mogę się tak dostać na Ziemię 3. Wrócę, zanim się obejrzycie. Dobra. Ale weź Heatwave'a, Kapitana Chłoda, Merlina i tę Katarynkę. Jakoś w tym czasie ja spróbuję zlokalizować Harley Quinn. Ha.
Podgrzejmy trochę senny klimat Metropolis. Ruszamy, kolejka na nas czeka. Nie wydaje mi się, żeby nas wpuścili. Nie po tym ostatnim. A kogo oni tu niby obchodzą? I tak zrobimy, co zechcemy. Merlin, a ty idziesz, czy będziesz tu niańczyć świeżynkę? Tylko się nie wpakujcie w kłopoty, dobra? Mamy sprawę do załatwienia, jasne? Może dzięki temu zdołam udowodnić swoje niezrównane ucznicze. No i mamy nowe postacie. Dobra, mamy tutaj, możemy już wybierać sobie pojazd i się tak. Dobra, my sobie na tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to nie zapomnijcie stać łapy w górę. Oceniajcie, subujcie, ja się z wami żegnam. Siemano. A, no i jeszcze na 10 wyświetleń następnych nagrywam następny odcinek, więc ja się z wami żegnam. Siemano, siemano. Cześć, pa, pa.